Ja głęboko wierzę w przychylność ministra finansów i z tych sygnałów, które są, z których w rozmowach też bezpośrednich, na przykład z panią minister Majszczyk, jest zrozumienie dla potrzeby zwiększenia finansowania aktywnych form walki z bezrobociem. To ma być tylko skierowane bynajmniej nie na zasiłki, na wsparcie zatrudnienia, właśnie na staże, na prace interwencyjne, na doposażenie stanowisk pracy. Głównie chcemy skierować te pieniądze i tak też przedstawiliśmy we wniosku 200 milionów na osoby poniżej 30 roku życia, osoby młode, które wymagają szczególnego wsparcia, jak również osoby powyżej 50 roku życia i na nie kolejne 200 milionów, 100 milionów na tą pozostałą grupę. Mam nadzieję, że te pieniądze będą trafiać, i tak chcemy, do tych powiatowych urzędów pracy, które też wykazują się dużym zaangażowaniem i dużą efektywnością tych działań, które podejmują.